No i kolejna granica przekraczana będzie zaraz. Trasa była masakryczna, a dopowiem jak dojadę do końca, bo jeszcze kawałek trasy przede mną. Dobra, jedna granica zaliczona, teraz czas na drugą, w której niestety będę musiał zostawić trochę dolarów, bo będzie kosztowało to prawie 40 albo 40, 42, to zależy, bo tutaj coś koleś gadał i coś czytam na forach, że jeszcze pobierają czasami tak jakby opłatę, nie wiem za co, dolara przed i dolara po. Teraz akurat jak wyjeżdżałem z Kambodży, to nic nie było, a zaraz zobaczymy na laotańskie. W ogóle nie jadę do Laosu teraz na co najmniej miesiąc. O, i tak jak wspominałem, trasa była beznadziejna, tak trzęsła, a ja jeszcze wczoraj sobie spaliłem skórę na brzuchu i mieliśmy przesiadki z busa do busa i ten drugim busie było tak ciasno, mieliśmy część bagażu na sobie, ja akurat miałem tak samo ten plecak duży na brzuchu, a trasa była cały czas to chwila, asfalt, piach i non stop były turbulencje, skakanie, jak mi ten plecak po tym Bepsonie jeździł, to było... A jeszcze dodatkowo miałem obok siebie dwóch Francuzów po lewej, po prawej stronie, którym no nieładnie pachniało z buzi. No było takie troszeczkę uciążliwe, plus klima była słaba. No ale dobra, jestem, więc do zobaczenia już, mam nadzieję, że z wyspy. Tak się prezentuje granica laotańska. Sielsko. Tak, ja tylko zauważyłem, że ogólnie te krowy zjadają Laos. Bo tutaj, jak widzicie, jest napis Laos, krzaków. Dzisiejszy nocleg to jest mały bungalow, prywatny, kosztował mnie 34 chyba złote, a się prezentuje to tak. Tutaj macie moje łoże do cukieru, tutaj mam półeczkę, prąd, wiatrak, jak widzicie światło teraz jest zapalone, to mamy łazieneczkę. Tutaj mamy widok z okna, tam mamy restaurację, która jest pełna właśnie robactwa. Tutaj mamy hamaczek, a tam jest kibelek. Tutaj jest pełno ogólnie dziur prześwitujących. Kibelek bardzo niziutki, tak jak zobaczycie. Jest do połowy mi nogi, tutaj znaczy od kolana, to jest tak mniej więcej dotąd. Taki na przykuca. Tutaj mamy pełno widoków ze ściany, do pomyjka. Mamy lustro, zlewik, prysznic i tyle. Skromnie, ale spoko. A teraz śmigam właśnie tam do restauracji szamać i zastanawiać się co dalej, ponieważ nie mam pomysłu co dalej. Macie pstryczki, elektryczki. Tak do kibla. Wiatrak. Pokój. Przed chwilą coś słyszałem w łazience, głośno, bo mi się zaglądnę. Może to jest szczurka. Tak się rozglądam. Poszukam jej, bo to zazwyczaj tylko one są takie głośne. No ja tak sobie chodzę, się rozglądam i tam znalazłem dziada. Patrz, jaki on jest wielki. No spadaj dziadu. Nie wiem, czy to widać będzie, ale na pewno słychać. Tutaj widzieliście restaurację. A tam sobie śmigi śmigają. Thank you.
chwilę w tej restauracji jadłem, tam pod spodem, jak widzicie, to jest zielona płachta, tam są świnie. A tam, gdybym pojechał, to tam są wodospady, ale tam jednak nie pojadę, bo mam plany inne. A tak w ogóle mój rower nie ma hamulców. A tu patrzcie teraz widoczki. I za darmo. Co prawda tam na wejście na ten wodospad nie jest drogi, bo chyba tam z 8 czy 6 zł, ale stwierdziłem, on nie jest taki duży, spektakularny, jak ja już widziałem wodospady. I nie widzę potrzeby płacenia za coś. Tylko po to, żeby przyjść, zobaczyć. O, myślałem, że tu wielka ryba, a to jest coś... Tu. To tak pływa jak ryba. Myślałem, że to wielki sum, a to jest po prostu zielsko. Dobra, się rozłączam. Postaram się teraz tu polecieć trochę dronem, polatać. Fajnie. I za free. Dobra, nara. A odnośnie tego mojego cebulactwa, bo to tak, żeby źle nie było zrozumiane. Bo to nie jest tak, że ja sobie żałuję. Gdybym uważał, że rzeczywiście warte to jest, to na pewno bym wydał. Tak jak na kładkę Szklany Most, na który wydałem bardzo dużo hajsu. Uważałem, że jest warty, choć nie do końca był, ale uważałem, tak, i wydałem, i nie patrzę na to, tylko patrzę z punktu logicznego, ponieważ ja podróżuję przez kilka miesięcy, wszędzie wszystko jest płatne. Gdybym teraz chciał wszędzie wchodzić, wszędzie płacić, nawet te głupie 2 zł, 8 zł czy tam ileś, to się zbiera ładna suma przez te pół roku, tak, i to bardzo ładna suma. Dlatego nie mam potrzeby chodzenia do wszystkich miejsc i płacenia za wszystkie rzeczy, tak jak wodospady. Ja już widziałem kilkanaście wodospadów i to jest kolejny wodospad, który nie jest imponujący. I za niego mam zapłacić tyle, co bym miał za, powiedzmy, połowę ceny, na który, powiedzmy, kolejny wodospad będę jechał. Bo planuję tutaj odwiedzić jeden wodospad na północy, który jest majestatyczny, bajeczny w porównaniu do tego. To jest takie zwykłe, no, ładne, ale dupy nie urywa, jak to się mówi, i no, żeby nie było to źle zrozumiane, po prostu moje cebulactwo to jest też rozsądność. Nawet powinienem to nazywać rozsądek, tak naprawdę, nie cebulactwo, tylko sobie bardziej sobie żartuję z tego, że jestem cebulą. A i nie wiem, czy jeszcze wspominałem odnośnie przekroczenia granicy. To na granicę musiałem zapłacić oczywiście za wizę, to kosztowało $40. Plus dodatkowo było trzeba zrobić zdjęcie, którego ja nie miałem, więc pani sobie zażyczyła $2. A że ja dolarów niskich nie miałem, bo wszystkie wydałem, zostały mi same duże nominały, to zapłaciłem, powiedziałem, że chciałem zapłacić w kiepach, bo rozmieniłem. No i co do czego się okazało, to ona do mnie mówi, że 50 tysięcy, a tak szybka kalkulacja, że to jest $2.5. No i ona udała, że tego nie słyszy. Ja myślę, dobra, niech tam jej będzie te 2 złote w to czy w to, ale no już tak myślę, dobra, niech będzie. No i później co do czego właśnie poszedłem zapłacić za wizę, musiałem zapłacić za to $40, miałem 100, więc wydali mi dużo jedynek. To ja myślę, do niej pójdę jeszcze raz, do tej babki, i powiem, że wymienić chcę po prostu. Chcę zamienić te, dać $2, żeby mi dała 50 tysięcy. I ona do mnie kiwa głową, że nie. Ja tak już trochę obruszony, i jeszcze miała karty SIM z internetem, i kupiłbym tą kartę SIM od niej, gdyby nie chciała przycwaniaczyć, ale że chciała przycwaniaczyć, powiedziałam, że mam jej oddać ten hajs, i oddała mi z bólem, widać serca. Nie lubię czegoś takiego. Gdyby nie oszukiwała, nie miałbym z tym problemu i na pewno bym kupił tą kartę od niej. Ale jak ktoś do mnie z takimi rzeczami, to po prostu chodzi o zasady. Nieważne, jaka to jest suma, chodzi o zasady. I stwierdziłem, że nie. To jedna rzecz, a kolejna rzecz była, jeszcze na, jak jechaliśmy też tutaj autobusem, to przed granicą koleś tak samo do nas mówi, koniecznie wymieńcie te pieniądze, że ja mam bardzo dobry kurs, 20 tysięcy za dolara, że tam na wyspie będzie 17 tysięcy. I co, oczywiście, każdy zaczął wymieniać. Ja jako jedna z ostatnich osób myślę, kurde, no może rzeczywiście to ja wezmę, wymienię, bo później będzie dupa, a to wyspa jest, to nigdy nic nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Czy będzie można płacić dolarami, czy nie, tak jak w Kambodży. A nawet jeżeli się płaci dolarami, to zawsze jest przelicznik taki inny, że to zawsze się więcej traci tak jakby na tym. No i sobie myślę, dobra, to wymienię, miałem tam 130, właśnie te 30 takie zapasowe i 100 dodatkowo. To 2 miliony 600 kiepów mi dał.
No i co do czego przyszło, przyjechałem tutaj na wyspę wczoraj, zrobiłem takie rozeznanie finansowe odnośnie biletów autobusowych dalej, żeby jechać. No i ja patrzę, na, jak było napisane na tablicy, no nie, 21 tysięcy za dolara. I ja myślę, o co za łaj, za oszukał, kolejny. I to się wydaje, że to nie jest dużo, ale przy całym busie, przy takiej sumie, to on zarobił naprawdę ładnie. Tym bardziej, że przelicznik jest 25-26 tysięcy, czyli wychodzi 6 tysięcy, powiedzmy, załóżmy, w zaokrągleniu 5 tysięcy kiepów zarobił z dolara, a 5 tysięcy kiepów to jest złotówka. Czyli jak ja wymieniałem 130 dolarów, to 130 złotych zarobił. Więc tylko na mnie, a plus dodatkowo te 11 czy tam ileś osób, co było w autobusie, kolejne pieniądze, a tym bardziej, że oni, tak jak ja rozmawiałem z ludźmi, zarabiały po 800 zł miesięcznie, więc kupę siana zarobił na nas, na turystach. No to takie, nie lubię takiego cwaniactwa, no tu akurat nic nie byłem w stanie zrobić, tak jak tu ze zdjęciem, ale bardzo nie toleruję. Tak jak powiedzmy mamy właśnie markety jakieś, zazwyczaj targi i zazwyczaj jak podchodzę, się pytam o owoce i zostałem już cenę, bo wcześniej się pytam ludzi na przykład, jakie są mniej więcej orientacyjne ceny. No i jak jedna babka mi widzi mnie i mówi dwa razy większą cenę, to ja nawet już nie rozmawiam z nią. Tak samo i za magnesy, za cokolwiek jak planuję kupić, to nie rozmawiam już z nimi za bardzo, już mi się nie mam ochoty po prostu. Bo ja rozumiem, że to jest do targowania, ale nie lubię czegoś takiego mimo wszystko. A jak trafię, bo jest dużo uczciwych osób, które mówią po prostu cenę taka, jaka jest rzeczywiście, to ja później wracam do nich. Kolejnego dnia, tak jak ze smoczymi owocami. Babka powiedziała mi cenę taką ok, jaką oni mają, to ja wracałem do niej przez kolejne 4 chyba dni. Tak jak tyle, ile tam byłem w tym miejscu, to codziennie wracałem, kupowałem u niej wszystkie owoce. No i tak to wygląda. Teraz zauważyłem kolejnego ładnego, dużego motyla. Patrzcie, jaki ładny. Nie wiem, czy uchwycę. Patrzcie z moją dłonią. Tylko muszę być ostrożny z motylami, bo ostatnio na mnie jeden naszczął. Zaraz dojedziemy do mojej willi, to zobaczycie, jak nocuje, jak wygląda z zewnątrz moje bungalowy. Na kurczaczku spadę. We'll be right back.